35-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz 15-lecia Instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Jako dyrektor teatru Szóste Piętro oddaję teatr w dobre ręce. Dziękuję bardzo. Usłyszeć od takiego człowieka, że ma się dobre ręce. Michał Żebrowski przywita Państwa. Poproszę jeszcze raz o te piękne oklaski. Usłyszeć, że mamy dobre ręce. To się naprawdę rzadko zdarza coś takiego. To właściwie dobre cztery ręce, jak się okazuje. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To my będziemy Państwa oprowadzać dzisiaj po tym wieczorze Roman Czejarek i Artur Andrus. No i teraz... Proszę się nie krępować w czasie całego wieczoru, gdyby Państwo uznali, że nagle trzeba klaskać. Wszyscy, którzy się będą pojawiali na tej scenie, są przyzwyczajeni do oklasku. Także tak się umówmy, jak mawia pewna była posłanka, zawrzyjmy taką kompromitację, że tak to będzie wyglądało przez cały dzisiejszy wieczór, że będą się pojawiali różni ludzie, wywołując Państwa burzliwe reakcje. A ja mogę rodzinną historię w takim razie też zawrzemy tutaj taką małą. Dzisiaj rano wychodzę. Biorę tutaj ze sobą garnitur, marynarkę i tak dalej. I ten starszy się pyta, mówi, tata dzisiaj też coś prowadzi? Ja mówię, tak. A na to młodszy mówi, to zrób górykami. I już tłumaczę, co w naszym rodzinnym języku oznacza górykami. Żeby wszystko odwrócić ten scenariusz na przeciwną stronę do góry nogami. Czyli żeby to artystyczne było na początku, a to poważne potem dopiero. I on mówi, jak się dzieciom podoba, to dorosłym się też spodoba. Górykami, czyli proszę Państwa, teraz pojawią się goście na tej scenie i to jest prezent. Ich występy wszystkich artystów, którzy dzisiaj się tutaj na tej scenie pojawią, to jest prezent dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka, dla Rzecznika Praw Dziecka, dla wszystkich tych ludzi, którzy swój czas, kawał swojego życia poświęcają tej ważnej sprawie. Proszę ich witać serdecznie. Mówiąc krótko, Państwo teraz robicie burzę oklasków, takiej jakiej jeszcze ta sala nigdy nie słyszała. Górykami, czyli... Grupa Mozarta! Zapraszam! La 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 la
Pani przewodnicząca Mirosława Kątna, zapraszamy do nas serdecznie. Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Mirosława Kątna. Zapraszamy, zapraszamy. I pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Zapraszamy, panie rzeczniku. Państwo w komplecie. Pani jest właścicielką misja. Pan rzecznik jeszcze wie. Chcesz podać rękę na schodach, taka. Bardzo serdecznie witamy, bardzo prosimy. To są, proszę Państwa, gospodarze, prawdziwi gospodarze dzisiejszego spotkania, bo my jesteśmy gospodarzami liniowymi. Tak? Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. No, wzruszenie ściska mi krwi. To ja zacznę. Bardzo proszę. Bo my mamy powitać, więc taka rola nam tutaj przypadła, więc przede wszystkim najserdeczniej witamy Mikołaja, Miłosza, Kajtka, Julię i Lidię. To jest najmłodsza część tej naszej dzisiejszej publiczności, a cały sens naszej pracy to są dzieci. To dla nich, z nimi i oby jak najlepiej. Ale oczywiście witamy naszych dorosłych, wspaniałych, zacnych gości. Tak naprawdę witamy naszych wszystkich przyjaciół. Bo przez wielkie P. Przez wielkie P. Bo ja tak sobie dzisiaj podczas bezsennej nocy pomyślałam, że przecież żadnej tremy nie powinniśmy mieć, bo wszyscy Państwo, którzy zaszczyciliście dzisiaj naszą galę swoją obecnością, jesteście po prostu naszymi przyjaciółmi. No żadnego wroga czy nieprzyjaciela byśmy chyba tutaj po pierwsze nie zaprosili. Nie wytrzymałby z nami tego. To też prawda. Więc jesteście naszymi przyjaciółmi. Przybyło tutaj wielu znamienitych gości, każdy wyjątkowy, ale pozwolicie Państwo, że te organy konstytucyjne powitamy szczególnie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, panią minister generalnego inspektora ochrony danych osobowych, panią zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli Komendy Głównej Policji. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Witamy przedstawicieli sądów rodzinnych, witamy kuratorów, witamy pracowników socjalnych, witamy nauczycieli, dyrektorów szkół, witamy, to ja już tak szczególnie, moje oddziały terenowe Komitetu Ochrony Praw Dziecka. I wszystkich pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka. No też, no pracowników też, ale ja witam, ale ja tych wolontariuszy moim witam szczególnie serdecznie i wszystkich, którzy o nas coś wiedzą, a myślę, że wiedzą wszyscy, którzy są nam życzliwi i przyjaźni, przyjaciół, znajomych. Przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, z którymi mamy przyjemność, zaszczyt na co dzień spotykać, z którymi mamy przyjemność współpracować. Kawalerów Orderu Śmiechu, bo widziałem tutaj bardzo dużo uśmiechniętych słoneczek. Bardzo serdecznie witamy parlamentarzystów, bo widziałem i posłów, i senatorów. Kłaniamy się nisko. Witamy. Bardzo serdecznie witamy społecznych doradców Rzecznika Praw Dziecka. W dzisiejszy wieczór, który chcielibyśmy, żeby był lekki i przyjemny, chociaż nasza praca bywa czasami smutna. Ale bywa też przyjemna. Ale bywa oczywiście przyjemna, radosna, a przede wszystkim daje mnóstwo satysfakcji. Ja mam takie wrażenie, że się czuję w pełni usatysfakcjonowana. Tak sobie też pomyślałam, że nie wiem, za kolejne 5 lat, czy to tak jeszcze będę. Będziesz. Będę. No jak tak mówisz, to znaczy, że masz będę. Wyjścia, czyli za kolejne 5 lat się spotykamy, pan rzecznik mi to zagwarantował, ja się tej wersji będę trzymała. Proszę Państwa, jeżeli kogoś... Samorządowców jeszcze witamy serdecznie tutaj z panami burmistrzami Brzegu, który ostatnio był gospodarzem ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Żarowa, który jest tak przyjazny dzieciom i wielu, wielu, wielu innych. No nie da się wszystkich wymienić, ale jesteście wszyscy bliscy. Bardzo, 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 bardzo. To chciałbym tak szczególnie powitać jedną osobę, która w nasze serca wniosła wiele i to jest warte wyróżnienia, ponieważ z nami jest wdowa po Korczaku, pani profesor Jadwiga Pińczycka. Wielka postać polskiej pedagogii. Miłość do Korczaka.
to zaczęło się, jak już wszyscy wiemy, 35 lat temu. Pomysłodawczynią, inicjatorką, inspiratorką była dr Maria Łopatkowa. Ogromnie żałuję, że nie ma jej dzisiaj z nami, ale myślę, że ciepło o nas myśli. Ja się z tego miejsca nisko kłaniam pani dr Marii Łopatkowej. To właśnie Maria Łopatkowa skrzyknęła, jeżeli mogę tak chyba nieładnego słowa użyć, czy zainspirowała ludzi dobrej woli. Pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników. I w 1981 roku, w trudnym dla naszej historii narodowej, powstał Komitet Ochrony Praw Dziecka. 35 lat to, proszę Państwa, jest taki dojrzały człowiek. Prawda? To już jest taki gość. Dojrzały, ale jeszcze młody. Jeszcze ciągle młody, dobrze. Ale tak, piękny, jeszcze piękny. Mądry, wykształcony. Już wie, czego chce w życiu. Dalej, jaka jest jego dalsza droga. Na ogół nie myśli o emeryturze i dobrze, bo jeszcze nie wie, że jej nie będzie miał pewnie, ale no, generalnie jest pozytywnie nastawiony do życia, ma swoje doświadczenie, czyli jest w najlepszym momencie swojego życia. I to jest ten najlepszy moment Komitetu Ochrony Praw Dziecka, czyli naszej organizacji. I myślę sobie, że bez względu na to, jakie trudy, jakie kłody, jakie instytucje narodowo-pozarządowe zechcą się, prawda, wymieszać w likwidację. Ja myślę, że my się nie damy, po prostu. Jesteśmy potrzebni. Bardzo dziękuję za te 35 lat komitetu, bo bez komitetu nie byłoby rzecznika. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Co powiem, ja jestem czwartym z kolei rzecznikiem. Pierwszym rzecznikiem był dr Marek Piechowiak, dzisiaj profesor Marek Piechowiak, filozof. Następnym Paweł Jaros, dzisiaj doktor Paweł Jaros, sędzia rodzinny. Trzecim była pani Ewa Sowińska, lekarz-pediatra. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność zostać wybrany jako czwarty, a później już jako piąty. Ale jak coś pamiętasz, to powiedz. Zaczęła się historia człowieka, który bardzo wiele zrobił dla dzieci i można powiedzieć, że jest takim przewodnikiem dla nas wszystkich i nas bardzo łączy. Jeżeli powiem Państwu, że wyniki, bo zawsze na cyferki lubimy popatrzeć, prawda? Więc jeżeli mówimy o zaufaniu do tej instytucji, w 2008 roku to zaufanie było na poziomie mniej więcej 5%, a w tym roku na poziomie 63%. Jeżeli mówimy o rozpoznawalność, bo mówiłam o zaufaniu, a teraz rozpoznawalność, to zaczynał pan rzecznik w 2008 roku od 23 chyba procent, a teraz jest tych procent 97. To jest niesamowity wynik. Urząd Rzecznika Praw Dziecka w osobie Marka Michalaka znalazł się na czwartym miejscu, co się w ogóle nie zdarzyło nigdy wcześniej, wyprzedzając policję, która jest na piątym, więc wyprzedzając prezydenta, wszystkie sejmy, senaty i również Rzecznika Praw Obywatelskich. Także ogromna gratulacja, bo to jest czwarte miejsce w Polsce, więc w przyszłym roku pudło, panie ministrze, tak liczę. W sensie pudło, no Boże, ależ to zabrzmiało. Pudło w sensie sportowe, pierwsze miejsce. Już nie bywa. Nie! Sportowo, panowie nie rozumieją, prawda? Mogli się wskoczyć na pudło, nie do pudła, tylko na pudło. Ale się teraz zaczęło. Rozumiemy, ale też prawie zemdleliśmy w tym momencie. Bardzo dziękuję, Dorotko, ale Dorota zawsze jest wtedy, kiedy mnie głosu zabraknie, to mogę liczyć. I bardzo Ci dziękuję za to, że ja jesteś bardzo zawsze. Dziękuję. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja się nauczyłam takiego numeru cyrkowego, żeby Państwu pokazać. To miało być tutaj fajnie i wesoło. Bardzo prosimy. Ale to ja chętnie będę asystował przy tym numerze. O, fantastycznie, bo proszę. Ja potrzebuję asystentki Samanty. Może mogę mam, być. A ma pan chusteczkę może na przykład jakąś? Mam. Chusteczkę. Dobrze, mam. To ja poproszę. Zwracam Państwa uwagę na wymiary samochodu. Chciałam teraz powiedzieć, że ta chusteczka z ręki prawej, bez dotykania, znajdzie się w ręce lewej. Asystentka Samanta klaśnie, a to się wydarzy. Uwaga, chowam. Za jeszcze nie. Jeszcze. Teraz. Już? Tak. Jest, a teraz z powrotem. Dziękuję za dobrze.
dobrze pilnujesz tego, co twoje. Wszyscy muszą widzieć, co posiadać. Dbasz o to, by podpisać swoją własność. Ale twoje dziecko nie jest twoją własnością. Jesteś elektrykiem. Żołnierzem. Może policjantem. Palisz w piecu? Jakiego przedmiotu boi się twoje dziecko? Dziękuję bardzo. Dlaczego dla Pana to są takie najważniejsze kampanie? Ja myślę, że nie tylko dla mnie, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj zebrani, komitet i rzecznik jest tutaj absolutnym partnerem i przemoc traktujemy jako w ogóle wyraz największego braku szacunku do dziecka. Dziecko jest człowiekiem, tak? Korczak mówił, nie ma dzieci, są ludzie, to w tym jest bardzo duża głębia. I warto zauważyć, że te dzieci nie jutro czy kiedyś tam, tylko dzisiaj, a człowiek ma coś takiego jak godność ludzką. Ta godność powinna być szanowana ze wszech miar, a przemoc jest takim elementem, który najbardziej ją niszczy, najbardziej na nią nastaje i jakby ciężko jest upominać się o prawo do godziwych warunków socjalnych, ciężko jest mówić o prawie do edukacji, prawie do wychowania, kiedy zapomnimy o tych podstawowych, do życia bez przemocy, bez wyzysku, bez złego traktowania. Stąd ja myślę, że to jest coś, co jest jakby naturalne, a idąc dalej, no, przyzwoici ludzie chronią dzieci i na pewno ich nie biją. Przemoc jest w ogóle zła, tak, każda. I jak ktoś ją próbuje lekko relatywizować i mówić, że ta jest bardziej bezpieczna, tam nie ma dobrej przemocy. Każda forma przemocy jest zła i trzeba ją walczyć. A przyczyną przemocy jest ta przemoc domowa. Infantis dignitatis defensori. Za zasługi dla ochrony praw dziecka. Uprzejmie Państwa proszę o powstanie z miejsc. Rzecznik Praw Dziecka, realizując cele określone ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzecznika Praw Dziecka, działając na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz paragrafu 8 Statutu Biura Rzecznika Praw Dziecka postanawia przyznać odznaki honorowe za zasługi dla ochrony praw dziecka terenowym komitetom ochrony praw dziecka w Częstochowie, w Gdańsku, Inowrocławiu, w Jeleniej Górze, w Katowicach, w Kłobucku, w Krakowie, w Kruszwicy, w Lesznie, w Lublińcu, w Łodzi, w Malborku, w Ostrołęce, w Piekarach Śląskich, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Solcu Kujawskim, w Sosnowcu, w Toruniu, w Wałbrzychu i w Zielonej Górze. Terenowe komitety ochrony praw dziecka.
wyróżnienia indywidualne otrzymują. Pan Szymon Hołownia. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo znacie z tej strony Szymona Hołownię, ale warto wiedzieć, a może wiecie Państwo o tym, że także wspiera dzieci w Afryce. Serdecznie zapraszam. Szymon Hołownia, dziennikarz i publicysta, twórca oddziału w Białymstoku Fundacji Pomoc Maltańska. Jego idea fix pomagania dzieciom w Polsce doprowadziła go właśnie na tamten czarny kontynent, gdzie początkowo pomagał dzieciom z sierocińca w Kasisi, a później założył tam fundację o tej nazwie Kasisi w Zambii. Serdecznie gratulujemy. Szymon Hołownia, wyróżniony odznaką honorową Infantis i Dignitatis DSM. Pani profesor, doktor habilitowana Teresa Jackowska. Zapraszamy panią profesor. W 2013 roku została nagrodzona Oscarem Polskiej Pediatrii. Od 2013 roku jest także społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Mówią o pani profesor, pierwszy pediatra Rzeczypospolitej, wielki sojusznik w walce o zdrowie najmłodszych Polaków. Serdeczniejsze brawa w imieniu tych najmłodszych Polaków. Profesor doktor habilitowana Teresa Jackowska i proszę Państwa, ten, który pisał książki, jak sądzę, czytane przez nas wszystkich, ale tworzył także twórczą resocjalizację. Profesor doktor habilitowany Marek Konopczyński stworzył także pedagogium. Pedagogium. Bo pedagogium i pedagogia działały już przed wojną, z tą ideą Polski przedwojennej. Te pedagogia, które wówczas edukowały, miały odzwierciedlenie idei fix Marka Konopczyńskiego, który tworzył pedagogium w Warszawie, a teraz wyróżniany autor twórczej resocjalizacji, tą szczególną odznaką honorową Infantis Dignitatis Defensori, Marek Konopczyński. Bardzo proszę o Państwa brawa. Pani profesor doktor habilitowana Dorota Olczak-Kowalczyk. Serdecznie zapraszamy panią profesor. Nie wiem, czy pani profesor spotkała się z tymi określeniami, ale mówią o pani pierwszy stomatolog dziecięcy Rzeczypospolitej. Bezkompromisowa i konsekwentna w walce o zdrowy uśmiech dzieci, autorka wielu prac naukowych w tej dziedzinie. Bardzo proszę o brawa dla laureatki i panki z Dignitatis Stevenson. Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk. Pani profesor Joanna Papuzińska. Pani profesor, zapraszamy serdecznie. Jest pani z nami na scenie. Serdecznie dziękujemy za ten zaszczyt, że pani zechciała przybyć tutaj na szóste piętro. Do tego wyjątkowego teatru, gdzie odbywa się ta wyjątkowa gala z wyjątkowymi gośćmi i osobami wyróżnianymi. Proszę Państwa, pani profesor nauk humanistycznych związana z Uniwersytetem Warszawskim debiutowała na łamach Świata Młodych. Zapewnie Artur Andrus dopowiedziałby coś więcej o Świecie Młodych, ale powiedzmy, nie wiem, czy pan wie, jakie to było opowiadanie. Pewnie pan nie pamięta. Człowiek o gorącym sercu. Oczywiście, że to było to opowiadanie. To było to opowiadanie. Człowiek o gorącym sercu. Zainicjowała powstanie miesięcznika Gulliver, któremu przewodniczyła do 2002 roku. Proszę Państwa, i to ten szczególny u nas przyznawany tytuł. Wielka dama polskiej literatury dla dzieci, zawsze upominająca się o prawa dziecka. Pani profesor Joanna Papuzińska. I jeszcze jedna tak szczególnie uhonorowana osoba, pan Paweł Riske. Serdecznie zapraszam. Opiekun osób bezdomnych. Od 2011 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku działa koło naukowe Warsztaty Korczakowskie, które zainicjowało międzyuczelniane Dni Korczakowskie. Tam między innymi Paweł Riske mówił o bardzo ważnych koncepcjach w swoim wykładzie Miłość wymagająca w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Janusza Korczaka. Był także fundatorem obrazu patronów tej sali, Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej.
Mówią o nim Korczakowiec z krwi i kości. Paweł Liska. Ponieważ w imieniu wyróżnionych i odznaczonych odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka, w tej chwili właśnie słowo kieruje do Państwa profesor doktor habilitowany Marek Konopczyński. Podwójne wyróżnienie. Dziękuję pięknie. Na oceanie hipokryzji, iluzji, obłudy, w którym wszyscy pływamy, pojawiają się czasami wyspy. Tymi wyspami są uśmiech dziecka, jego radosny wzrok. Panie rzeczniku, pan jest strażnikiem tych wysp, a my płyniemy w ich poszukiwaniu. Dziękuję panu za wyróżnienie nas wszystkich. Dziękuję panu, że jest pan z nami. Dziękujemy. Profesor doktor habilitowany Marek Konopczyński. Zarządzenie podpisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Oglądałem tę uroczystość nagradzania, napisałem drugą część wiersza o matce lekkoatletce. Uwaga! Ja podglądałem kątem oka, ale nie śmiałem się odezwać, widząc, co on tu robi. Wiersz jest taki. Tam na błoniu błyszczy kwiecie, a na matce kwietna kiecka. Matka działa w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Chciał podziękować osobie, bez której ja bym nie mógł tyle czasu i energii poświęcać. To jest moja żona, która tam razem z Jurką i z Miłoszem siedzi. Wiecie, to wszystko fajnie, fajnie, ale ktoś to musi później ogarnąć. Bardzo Państwu dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Tak, kwiaty mogą zostać jak najbardziej. Bardzo dziękujemy i my będziemy powoli przystępować do przedstawiania Państwu kolejnego prezentu artystycznego. Przy instrumencie klawiszowym zasiądzie Mateusz Dębski. Zapraszamy serdecznie. A z mikrofonem na środku tej sceny pojawi się Anna Dereszowska. I teraz szaleństwo. Oka z dedykacją dla mężczyzn. Piąta część.
40 już wiele pyta. Kto by pomyślał, że tak może żyć kobieta? Taki styl bycia w życiu dziewczyny nie występuje bez przyczyny. Sama to najlepiej wiem, dwie garści plomu. Marek. Marek napisał mi tak. Najwyższy czas zerwać to wszystko, co łączy nas. Zapomnij mnie. Przecież mam żonę i córki dwie. Nagle mi się przypomniała. Mama to wygląda, tak? O, w mej chłodni tłok rośnie kolekcja niewiernych zwłok. Sumienie wam będziecie błagać o zgon.